Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Maranata, przyjdź na mnie, Jezu, kiedy słuchamy słów Twoich. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas i rozpalaj, abyśmy oczekiwali przyjścia Jezusa. Maryjo, bądź z nami i prowadź nas do chwały Bożej, do nieba. Maria, 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 Shalom, i Bechamalaya, Chelechelahela. Jezus przychodzi do Kafarnaum, miasta Szymona Piotra. Aby na pewno w domu Piotra pomodlić się i odpocząć. Ale tysiące ludzi jest wokół niego. Wszyscy proszą o swoich potrzebach. Między innymi również zwrócił się pewien poganin, setnik, który jednak należał do grona bojących się Boga, czyli drugi syn już nie był poganinem, bo uwierzył, że jest Bóg, którego czczą Izraelici, ale nie mógł jeszcze w pełni brać udziału w życiu religijnym, tak jak Żydzi, ale przyglądał się temu. Kochał ten naród, nawet wybudował im synagogę, modlił się. Był żołnierzem, więc człowiekiem zakochowanym w boju. Na pewno stoczył wiele walk w swojej armii, armii rzymskiej. A z tego wynika, że również przeszedł na pewnego rodzaju emeryturę na tamte czasy. Żołnierze, którzy wypełniali swoje obowiązki gorliwie, którzy byli waleczni w walce, tacy jak setnicy, otrzymywali też taki żołd do końca życia, już będąc właśnie na stanie spoczynku. Więc to był zasłużony człowiek dla armii. A jednocześnie był bardzo związany z tą ziemią, Ziemią Świętą. Nie wrócił do swojej ziemi rodzinnej, ale zamieszkał w tej ziemi. To wymowne bardzo, że chciał być z tymi ludźmi. Chciał być Żydami, których bardzo cenił za ich życie według prawa Bożego.
Miał też sługę, którego traktował jak syna, nie miał więcej rodziny. Bardzo go kochał. I ten sługa, ten jego duchowy syn, był sparaliżowany. Leżał w domu i bardzo cierpiał. Poprosił więc Chrystusa osobiście, mówiąc: nie zasługuję, Panie, abyś przyszedł do mnie. Bo Pan powiedział mu od razu, co jest zaskakujące też: przyjdę i uzdrowię go. Dobrze, wysłucham Ciebie, odpowiem Ci. Przyjdę mu z pomocą. Już nie będzie Ciebie, już nie będzie sparaliżowany. Przywrócę go do pełnego zdrowia. Będziesz mógł cieszyć się wysością. Tym, który go traktujesz i kochasz ze wzajemnością. Też tego sługę, tego syna, a on Ciebie szanuje i kocha. Więc widzę, jak bardzo troszczy się o niego. Widzę, jak bardzo cierpisz, bo on cierpi. Dlatego pomogę nam. Ale ten właśnie broni się, że nie jest gotowy przyjąć Pana pod swój dar, do swojego domu. Bo jest przecież jeszcze poganinem, chociaż już otwartym na sprawy Boże, już wzywającym Jezusa. A więc już powoli staje się nie Żydem, a już chrześcijaninem. Staje się powoli uczniem Jezusa. Choć może nie zdaje sobie z tego jeszcze sprawy. Może tego jeszcze tak nie nazywa. Więc każdy z nas nie jest godzien przyjąć swojego Pana, naszego Pana pod dar swój. Jeżeli by Chrystus pojawił się tutaj i powiedział: przyjdę do Ciebie, do tego domu, to na pewno każdy, kto kocha swojego Pana, Jezusa Chrystusa, by uniżył się i powiedział: Panie, nie możesz przyjść do mnie, bo nie zasługuję na to. Jestem człowiekiem grzesznym, bardzo słabym, a Ty jesteś święty. Ty powinieneś iść do ludzi bogobojnych, świętych, do ich domu, ale do mnie nie ma. Nie zasługuje na to, na taką chwałę, na takie wywyższenie, żeby król przyszedł do niewolnika. Ty zasługujesz na to, żeby być w miejscu, gdzie ludzie się prawdziwie czczą, szanują. Ty zasługujesz na to, żeby przebywać w pałacach, a nie w takim marnym domu jak mój. Ale Pan nie gardzi nami, nie gardzi naszymi domami. Pan kocha nas i miejsca, w których żyjemy, pragnie błogosławić, pragnie je napełniać łaską swoją i obecnością swoją, obecnością aniołów. Dlatego Pan jest zadziwiony, kiedy ten człowiek mówi, że: Panie, powiedz słowo Twoje święte, które ma wielką moc. Ja wierzę w moc Twoją, moc Twojego słowa. Jestem setnikiem, mam żołnierzy pod sobą. Wszyscy mnie słuchają, bowiem zrób to, żołnierz to czyni. Przychodzi, idź tam i idzie. I są wierni, są posłuszni. Nie lekceważą moich rozkazów, moich pouczeń, moich słów. A co dopiero Twoje słowa? Przecież ja nie lekceważę Twoich słów, ja miłuję Twoje słowo i wiem, że Twoje słowo, kiedy je wypowiesz, ono staje się faktem, czynem. Więc jeżeli powiesz: uzdrawiam Twojego sługę, to na pewno mój sługa będzie uzdrowiony. Nie trudź się, Panie, ale powiedz słowo. My możemy też podobnie naśladować setnika i powiedzieć do Pana: Panie, powiedz słowo do mnie, bo moja dusza cierpi, jest bardzo sparaliżowana. Przyjdź i uzdrów ją poprzez swoje słowo. Ale Pan mówi: dobrze, powiem słowo, ale także chcę przyjść do Ciebie. Przyjdź do Twojego serca. Więc co prawda Pan nie wszedł do domu setnika, ale przecież uzdrowił tego jego sługę, jego syna swoim słowem, swoją miłością. A jednocześnie duchowo wszedł już do domu serca tego setnika. Nie wszedł do domu materialnego. To nie było to konieczne.
ale konieczne było, aby wszedł do domu serca duszy tego człowieka. I Jezus poprzez swoją miłość i swoje słowo już wszedł do jego wnętrza. I uzdrowił także jego duszę, bo jego dusza też była sparaliżowana, cierpiąca bardziej niż ciało jego sługi, jego syna duchowego. Więc Pan dokonał dwóch pięknych uzdrowień. Fizyczne jego sługi, jako znak, że uzdrawia także wewnętrznie setnika, bo go kocha, bo mu wszystko wybacza. A co paraliżowało jego serce, duszę? Na pewno różnego rodzaju grzechy. Jako setnik, no niestety, na pewno zabił wielu ludzi. Może nawet nad kim się znęcał, może kogoś źle potraktował jako właśnie, jako wcześniej, jako zwykły żołnierz, a potem jako dowódca. Więc na pewno miał wiele na sumieniu, może jakieś bałwochwalstwo, może jakieś uprawiał kiedyś jakieś szale, może jakiś, może kogoś, jakąś kobietę skrzywdził. Wiadomo, że żołnierze niestety dopuszczają się takich ohydnych rzeczy, że gwałtów, nawet rabunków, może kogoś też okradł. Więc może miał na sumieniu takie różne ciężkie grzechy. Ale Pan przebaczył mu wszystkie grzechy, jego dusza była sparaliżowana, a teraz już została całkowicie uzdrowiona. Już był wolny od wszelkiego paraliżu, wszelkich grzechów i zła. Na pewno w tym momencie stał się chrześcijaninem. Pan go ochrzcił przez swoją miłość i swoje słowo. W tym momencie jego uczniowie Pana Jezusa byli świadkami chrztu tego setnika. On już nie był poganinem. Stał się chrześcijaninem i uczniem Pana Jezusa. Bo Pan Jezus w taki sposób tajemniczy też chrzcił. Uwalniał ludzi od grzechów pierworodnych. Grzechu pierworodnego, który jest wielkim nieszczęściem dla ludzi. I tylko Pan Jezus może uwolnić od tego wielkiego nieszczęścia grzechu pierworodnego. Więc jego dusza zajaśniała, rozkwitła, już nie cierpiała. Na pewno poczuł ulgę, na pewno poczuł, że Duch Święty spoczął na nim. Ten setnik na pewno rozradował się. Pan uzdrowił jego słuchę i także jego samego. Niesamowite, przecież nie prosił o uzdrowienie swojej duszy. A otrzymał ten dar miłosiernego Pana. Tak po prostu. Nie spodziewał się tego. A na pewno się zadziwił tym. Tak, bo Pan uzdrawia nie tylko tych, za których się modlimy, których kochamy, ale także nas uzdrawia, czyli dla nas cuda, tak wspaniałe, że nas to zadziwia. Przyjęliśmy o to Pana, a On uczynił to dla nas, po prostu dlatego, że tak bardzo nas umiłował, tak bardzo nas ceni, szanuje i tak bardzo troszczy się o nas. Wie, jakie mamy różne cierpienia, zranienia, jakieś różne wewnętrzne paraliże i nie może powiedzieć, a nie interesuje mnie to, musisz sobie jakoś radzić, pomęczyć się. Pan cierpi, kiedy ja cierpię. On płacze, kiedy ja płaczę. A także raduje się, kiedy ja się raduję Jego obecnością, pełną miłości, dobroci, łagodności. Więc Pan Jezus też jest zadziwiony. Osobiście lubię takie fragmenty, kiedy Pan Jezus jest zadziwiony. Lubię słyszeć, że Pan Jezus się zadziwił. Że był zdumiony, że był zaskoczony. Że się nie spodziewał czegoś po ludziach, to nagle ktoś go zaskoczył. I setnik go zaskoczył. Jako Boga na pewno nie, ale jako człowiek Chrystus był zaskoczony. Ten setnik naprawdę wierzy we mnie. Wierzy w moje słowa, w moc moich słów, w moc mojej nauki. A Benelisa było to niewiarygodne. I to jeszcze poganin. Nie Żyd, ale poganin. Ale teraz już chrześcijanin, dzięki niezbadanemu, wspaniałemu Bożemu miłosierdziu. Więc Pan Jezus usłyszał to, zadziwił się, jak pięknie, głęboko wierzy setnik Jezusa, chociaż chyba sobie nie zdawał z tego sprawy. I powiedział, zaprawdę powiadam wam, czyli mówię wam, coś teraz wyjątkowego. Skupcie się na tym. Wszystkie słowa Pana były i są ważne dla nas, ale niektóre szczególnie.
i zwraca uwagę na nas, na naszą uwagę na swoje słowa, które teraz wypowiadał. Nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Nikogo. Oczywiście na dobrą wiarę miała wielką Maryja i Józef, to było oczywiste. Ale nawet apostołowie, nawet Szymon Piotr, nawet Jan, nie mieli tak wielkiej wiary, jak ten mężczyzna, jak ten żołnierz. I za nas wiary, i za nią tak wielkiej. I to mówi, a, to na pewno tak było. Ludzie wierzyli w Niego, ale ta wiara często była mała, przecież wiele razy Pan nawet chwalił apostołów, mówiąc ludzi małej wiary, albo do Piotra, kiedy tonął, człowieku małej wiary. I to była też prawda przecież. I ludzie małej wiary. A setnik, człowiek wielkiej wiary. I znalazł w tym człowieku wiarę. I Panu Jezusowi nic tak się nie podoba, jak to, że ktoś ma wielką wiarę. Że wierzy w Niego. Bez wątpliwości, bez lęku. Ufa mu całkowicie. Taki człowiek się Panu Jezusowi podoba. I jest zaskoczony. Widząc takich ludzi. Czy Pan, patrząc na nas teraz, powie ludzie wielkiej wiary, powie do Ciebie, jesteś osobą, która ma wielką wiarę. Czy jesteś mężczyzną o wielkiej wierze, czy kobietą o wielkiej wierze? Czy tak powie Chrystus do nas, gdy teraz za nas patrzy? Czy powie raczej, ale wątpicie, macie małą wiarę. Ja sam jestem ciekaw, co Chrystus powiedziałby też o mnie, o mojej wierze. Może też by powiedział człowieku małej wiary. I to by nas zawstydziło, może nas zabolało. Ale jeżeli to byłoby prawda, to trzeba nam prosić, Panie, przenoszą wiarę, jak apostołowie. Daj nam łaskę wielkiej wiary. Niech wiara w nas wzrasta, żeby była tak wielka, żeby była chociaż trochę podobna do wiary tego setnika. Więc prośmy, żeby nasza wiara w Adwencie szczególnie wzrastała. Żeby Pan mógł powiedzieć do nas, kiedy będzie Boże Narodzenie, przychodzę do Was, moje dzieci, i widzę wielką wiarę Waszą, ale mnie zadziwiliście, ale mnie zaskoczyliście. Nie spodziewałem się, że przez Adwent uda Wam się tak uwierzyć, tak wzrosnąć wierzę. Jestem zaskoczony. Oby tak Pan powiedział do każdego z nas. Tak wierzę, że nawet bardziej niż setnik. I Pan Jezus, nasz umiłowany Król Emanuel, jak kończę to spotkanie z tym setnikiem, to wypowiedź, którą słyszeli wszyscy i teraz możemy dzięki Mateuszowi, apostołowi także i my słyszeć, bo Mateusz też to usłyszał. Na pewno zastanowił się i może się uniżył, Panie, rzeczywiście. Ja nie wierzę. Ten człowiek, ten setnik, tak wierzy w Ciebie, co dopiero ja, który jestem z Tobą już od dłuższego czasu, a ta wiara jest taka słaba. Ale opisał to, że Pan zaznaczył, że poganie ze wszystkich stron całego świata, czyli z całej ziemi, ze wschodu, zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, czyli ludźmi wielkiej wiary. Królestwie niebieskim, czyli w niebie, Królestwie Boże, Królestwie Jezusa, Królestwie Boga Ojca i Ducha Świętego, będą ludzie, którzy na ziemi mieli wielką wiarę. Więc do grona tych ludzi, do grona Abrahama, Izaaka i Jakuba dołączą poganie, którzy przez wielką wiarę staną się wyznawcami Boga w duchu i prawdzie. Prawdziwymi czcicielami Boga. Uwierzą w Jezusa, Jezusowi na słowo. I Pan dla nich uczyni wielkie znaki. Powtórzy znaki i odnowi swoje cuda. Więc wołamy do Pana. Pana właśnie jak woła Syrak, księdze mądrości. Mądrości Syraka. Powtórz znaki i uczyń znów cuda. I Pan to uczyni. Ale wierz tylko. I dołącz do grona tych wszystkich, którzy ze wschodu i zachodu
przyjdą, aby zasiąść do stołu niebieskiego z patriarchami Izraela, a przede wszystkim z Marią, Józefem i apostołami. A także ze świętą Barbarą, którą dzisiaj wspominamy jako patronkę górników i rodzin górników, którzy tak ciężką pracę wykonywali i wykonują dla dobra wielu ludzi. Święta Barbaro, również módl się za nami. Święty Setniku, który tak bardzo uwierzyłeś w Jezusa, człowieku wielkiej wiary, módl się za nami, za ludzi nas słabych i ludzi małej wiary, abyśmy wierzyli tak jak Ty, Bogu na słowo.